Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku, dlatego że sprawdziłem i ostatnie lożki robiliśmy tutaj na nim 13 grudnia, więc jak widzicie już minęło prawie, w sumie prawie ponad chyba półtora miesiąca od tych lochów. Jak widzicie wtedy nie zrobiliśmy za dużo, no bo zaledwie 4, jeżeli wierzyć tutaj temu co mam zapisane na poczcie, więc może dzisiaj się troszeczkę odkujemy i dzięki temu tych lożków zrobimy więcej. Na pewno tu na przykład, nie wiem, jakieś zamknięcie Starosu powiedzmy w tym roku byłoby fajne, tu może tą karuzelę w końcu ruszyć, ale z nią jest naprawdę ciężko, no bo na tym magu stoi się no bardzo długo czas, dużo czasu, zwłaszcza na takim wojowniku, więc to może być ciężkie, no ale postaramy się coś tutaj docisnąć, dlatego że wiadomo, wojownik to będzie postać pierwsza, która wbije 500 level, na której będę grał ponad ten 500 level. Bardzo mi się, można powiedzieć, śpieszy do tego poziomu, bo fajnie byłoby go już wreszcie wbić, no a każdy tam jakiś loszek, każdy tam jakieś dodatkowe doświadczenie zbliży nas do tego 500 poziomu, więc na pewno będzie spoko. No i tak jak mówię, dzisiaj sobie popróbujemy, coś poklikamy, zobaczymy jak to wyjdzie. Na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem. Każdy kto to słyszy, bo nie wiem, filmy robią po 3-4 tysiące wyświetleń, a kciuków jest po 150, po 200, więc każdy kto to słyszy, niech teraz sobie zjedzie, zostawi tego kciuka w górę, będzie mi oczywiście bardzo, bardzo miło. Pamiętajcie o tym, oprócz tego napiszcie w komentarzu jak tam po weekendzie, dlatego że weekend był obfity w różne eventy, więc na pewno jakiś progresik na postaciach zrobiliście, więc możecie dać znać co tam się ciekawego pozmieniało. No i oczywiście kto jeszcze nie subskrybuje, kto jeszcze nie ma dzwoneczka, to niech to nadrabia, bo w tym momencie jak to nagrywam zostało nam jakieś 19 subików do 15 tysięcy, także polecam serdecznie zostawić tego suba i generalnie do pomóc dobić ten cel. No i okej, tak jak mówię, w weekend eventy były naprawdę obfite. Co tam była ciekawego? Była twierdza. Akurat tutaj na wojowniku tak naprawdę najwięcej dał nam event petów, dlatego że te pety sobie fajnie tutaj podkarmiłem, zresztą to już był drugi z rzędu. Jeżeli chodzi o twierdzę, no to za dużo nie skorzystałem, wiadomo, że tam jakieś surowce wypadły, zawki, no to logiczne. Był jeszcze event kowala, no to rozmontowałem oczywiście po 15 epików codziennie, więc to też akurat git, w tym momencie mamy tyle surowcy, zrobiłem sobie też zapas epików oczywiście tutaj na kolejne dni. Co tam jeszcze było? Promocja na grzybki, no to wiadomo. Wiadomo, ten event kowala, tak jak mówię, to rozmontowywanie, no wiadomo, że nam też jakieś surowce, tutaj metal i tajemnicze odłamki wyleciały zawki, więc to też git, no i event petów i chyba tyle, nie? W każdym razie łącznie eventów było aż 6, więc naprawdę można było fajne rzeczy zrobić. Ja na przykład na W50 sobie wymieniłem gemiki i tak dalej, więc dajcie znać co tam u was się przez ten weekend zadziało. No a my chyba możemy powolutku lecieć. Ja tu już zrobiłem przed odcinkiem karmienie petów, miałem tak naprawdę tylko jeżynki, więc jak widzicie póki co za wiele się tu nie zmieniło. Możemy sobie w zasadzie zakręcić kółkiem. Jeszcze zanim przejdziemy do lochów, to zerknę czy... mam tutaj, poczekajcie, czy ja to chcę rozmontować, może na razie zostawię, to zrobimy tak, ok, najpierw zobaczymy jak to tu, jeżeli chodzi o te nasze pachołki, czy wszystko jest zaczarowane, wymienione i ulepszone tak jak być powinno. Turunki jak widzimy są ok, tu mamy wszystko razy dwa, więc chyba jest git. Jeżeli chodzi o magusia naszego, no to chyba również powinno być wszystko w porządku, tu jak widzicie mamy razy dwa i tak dalej, no i tu również mamy razy dwa, jeżeli chodzi o Kunegundę. I jak widzicie wszystko również jest w porządku i też zaczarowane. Dobra, mam bardzo fajną broń, troszeczkę ją tu trzymałem w ekwipunku, czekałem tak naprawdę, żeby, bo nie wiedziałem co z nią zrobić. Myślałem czy sobie jej nie dać, dlatego że zobaczcie, bardzo fajny rozrzut, bardzo fajne tutaj średnie obrażenia, plus 54 mi daje, tylko minus 1 statystyk. Tak więc no naprawdę, naprawdę fajna broń i cały czas się tu biłem z myślami czy dać ją sobie, czy po prostu dać jakimś pachołkom. No ale wyszedłem z założenia, że dam ją pachołkom, a ewentualnie jak mi drobnie znowu jakaś taka fajna, nawet zwykła, najlepiej legendarna w kolejnym legendarnym lochu, no to wtedy będziemy sobie wymieniać, dlatego że w tym legendarnym lochu na przykład nie dropła mi żadna legendarna broń, więc tutaj niestety ta jest już dość stara, bo tam już naprawdę kilka ładnych leveli temu sobie zdobyłem, tak więc no tu zdecydowanie będziemy musieli się na tą broń nastawić, ale to już tak jak mówię, w legendarnym lochu jeszcze więcej mi da tych średnich, no a 54 to jest dużo, nie? Jak na broń wojownika to jest bardzo dużo, no ale spróbujemy ją tu wrzucić do toalety i ewentualnie wymienić komuś z naszych pachołków. No i akurat jest maguś, któremu to da plus 4 i rozrzut też nie jest jakiś bardzo, bardzo o wiele lepszy powiedzmy, no więc niestety trudno.
Nie udało się, akurat Maguś tutaj ma w miarę tą broń świeżą, to sobie zostawimy, bo to jest 2,5 miliona, więc niech będzie, może będzie chciała wiedźma albo coś, no chyba, że już nie będę miał totalnie miejsca, to wtedy sprzedam, no i to możemy, chociaż nie wiem właśnie, czy rozmontować, czy, bo weźcie pod uwagę, że dzisiaj mogą nam jakieś epiki tu polecieć do rozmontowania, więc okej, na razie sprzedam, a później znowu. Dobra, no tu też musimy sprzedać, akurat nam dużo, naprawdę znowu, kurde, no szkoda, no ale dobra, lecimy da... Nie wiem, ta gra mnie chyba troluje w trakcie odcinka. Dobra, znowu nam coś wypadło, no i teraz 20 raz. Okej, okay, lecimy dalej. Co tutaj ciekawego się pozmieniało jeszcze? Budujemy kopalnię na poziom 61. Jakoś mi się bardzo nie śpieszy, teraz bardziej się skupiam na kopalni złota, dlatego że jak mam tutaj już odpowiednią ilość dusz, to skipuję i tak dalej, no ale teraz mamy ją na 43. poziomie. Więc również nieźle. No i co tu więcej, tak jak mówię, event petów, coś tam można powiedzieć, że oddał, możemy w sumie dokarmić, bo mi trochę jedzonek też wyleciało, tych jeżynek miałem sporo, bo mi jeszcze zostały po evencie, no i dobra, i co? Tak naprawdę chyba tyle, chyba wszystko co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Więc powolutku będziemy do tych lożków sobie tutaj wbijać. Możemy jeszcze wrzucić te statystyki, które mamy. Jak widzicie, już zbliżamy się do 20 tysięcy podstawy, jeżeli chodzi o HP. No a siłę mamy 24 tysiące, więc to też jest sporo. Dobra, zaczynamy. No i zaczniemy sobie od tej karuzeli z idolami. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. No nie będę jakoś tam nie wiadomo ile klikał tutaj tych lochów, przeklikiwał tych grzybów i tak dalej, no ale coś tam popróbujemy, no bo tak jak mówię, fajnie byłoby, aha, chyba jeszcze nie zrobiłem arenki, o ile się nie mylę dokładnie, dobrze jest to zrobić zanim ewentualnie jakieś lochy przeklikamy, dlatego że wiadomo, może nam to na przykład dać po prostu mniej expa, jak już wbijemy kolejny level, to z tej areny mniej poleci, także lepiej to zrobić już teraz, zanim ewentualnie level wbijemy, chociaż nie wiem, czy dzisiaj tyle zrobimy lochów, żeby kolejny level wbić, no ale na pewno byłoby fajnie. Dobra, tutaj sobie spróbujemy tego, a spróbujemy Pikachu, no niestety się nie udało. Spróbujemy sobie Netra Toxa, spróbujemy tutaj może tego wojownika. Co tutaj więcej, tutaj tego, no i na sam koniec paladynka, ok, udało się, mamy 10 na 10, no i lecimy. No mamy Case Jora, Case Jor bardzo, bardzo mocny przeciwnik, no kurczę, on jest, tak jak mówię, no na wielu postaciach, nawet i na 500 plus levelach jeszcze się na nim stoi, między innymi właśnie na wojowniku niestety, no bo to nie jest jakiś tam, nie wiem, powiedzmy chociażby BC, który tego maga naprawdę szybko rozjedzie, szkoda, dlatego że to jest, blokuje nas ten mag przed tym, żeby kolejne naklejki do klasera zdobyć i tak dalej, no ale niestety jest jak jest. Na tym Case Jorze, tak jak mówię, stoi się naprawdę, naprawdę bardzo długo. Zresztą zobaczcie ile on ma inteligencji, 404 tysiące, więc bardzo dużo. Swoją drogą, no bardzo ładny awatar, tu już wielokrotnie to mówiłem. Dobra, tu fajna próba, tutaj wszyscy dali kryta, zobaczcie. No i teraz my daliśmy, no niestety, zwykłego. No ale pytanie, czy jakby faktycznie wszyscy dali tego kryta razem z nami, to czy on by padł? Bo coś mi się nie wydaje, chyba jeszcze tych obrażeń niestety mamy za mało, żeby go tutaj spróbować przeklikać. No ale jeszcze chwilkę zobaczymy. Patrzyłem jeszcze przed odcinkiem tutaj po serwerze, jak to wygląda klaserowo. No i zobaczcie, wszyscy mają 99,5% in your face, tutaj Pikachu, my mamy tyle samo, Nemesis. No ale zobaczyłem też na berków, którzy tą karuzelę już dawno, dawno temu powinni zrobić, no i również tutaj wszyscy mają 99,5%, więc generalnie no jestem zdziwiony, czemu tak to wygląda. No ale jak sami widzicie, no nie wiem, czy to jest coś zbugowane i się po prostu na tym blokuje, czy coś. Jeżeli ktoś wie, to możecie dać znać, no ale berserkiem, tak jak mówię, takiego maga, no to już generalnie, no berserkiem wiadomo jak wygląda walka na magów. Kto śledził serię z berserka, ten wie, że tam magowie raczej są takim spacerkiem, aniżeli jakimś blokiem na dłużej, więc no tutaj tego Case Jora, wydaje mi się, że chociażby taki Duhalget, który chyba jest w tym momencie najmocniejszym, albo nie, Crazy Man, nie wiem, ktoś, chyba Crazy Man. On ma tutaj najmocniejsze statystyki, jeżeli chodzi o właśnie berserków na tym serwerze i wydaje mi się, że on już zdecydowanie tutaj mógłby go pokonać, no ale może nie chce, może coś, no nie wiem, może mu po prostu nie pada, on nie klika, nie wiadomo jak to generalnie wygląda. W każdym razie no popróbujemy, poklikamy trochę, ale chyba nie jest to jeszcze możliwe. Nie używałem w ogóle kalkulatora na takich postaciach wysokolevelowych, nie używam tego kalkulatora, bo myślę, że nie ma sensu, wolę tutaj sobie samemu poklikać, no ale dobra, jeszcze kilka prób, wygląda na to, że raczej z tym Case Jorem
jeszcze się niestety nie rozprawimy, a szkoda, bo jakbyśmy go pokonali, to na pewno, no to już na pewno nie padnie. Zobaczmy dalej, tutaj mamy krytykę od Barbara, tutaj mamy krytykę od Magusia, od Kunegundy również, no i 200 milionów, no my go nie zbijemy, bo 200 milionów jednym krytykiem, to nawet nie ma takiej opcji, więc wygląda na to, że jeszcze jesteśmy na niego za słabi. Dobra, lecimy dalej, mamy pogromcę słoniowatych, który jest wojownikiem. Co ciekawe, jeżeli chodzi chyba o strefę światła, o, tam była bardzo fajna próba, czyli chyba on jest do zrobienia. Jeżeli chodzi o strefę światła, to on jest, z tego co pamiętam, magiem, no a tutaj o dziwo jest właśnie wojownikiem, no i zobaczymy, czy uda nam się go pokonać. Jedna z pierwszych prób naprawdę bardzo, bardzo bliska, natomiast kolejne, no jak widzicie, różne, no ale on jest do zrobienia. Tu po prostu kwestia grzybów i chyba myślę, że powinien nam paść. Nie chcę też tak szybko klikać, żeby udało się to zapisywać, bo coś tak jakby gra przycinała, coś tak jakby lagowała, nie wiem o co chodzi, że to na mojego internetu, czy generalnie gry, no ale to nieistotne. Tak jak mówię, dajcie znać, co tam u was, nie tylko jeżeli chodzi o sprawy shakesowe, to co mówiłem na początku, jak tam wam poszedł ten weekend tak naprawdę z wieloma eventami, dobra, udało się go pokonać, ale też jak wam idzie generalnie. No ja powiem wam tak, ostatni weekend, ten który teraz będzie, mam na studiach, tak jak wam mówiłem, ostatnie zaliczenia, co prawda 4, mam jedne, obejrzymy to oczywiście na koniec, jak ta walka wygląda, lecimy dalej. Mamy, a tu sobie od razu zmienimy wygląd i rozmontujemy. Miałem zaliczenie jedno w ten weekend, jeżeli się nie mylę, dokładnie wczoraj w niedzielę byłem tam w Kielcach, zaliczyłem sobie ładnie na czwóreczkę, więc jestem zadowolony, bo to była opisówka, więc w sumie nie tak łatwo, więc zostały mi tak naprawdę tylko 4 przedmioty do zaliczenia i potem będę miał no luty, jeżeli mi się uda oczywiście wszystko w ten pierwszy weekend pozaliczać, to luty będę miał do końca już taki luźniejszy, więc też może więcej filmów się pojawi, może jakieś zaplanuję ciekawsze pomysły na filmy, bo zdaję sobie sprawę, że teraz na tym kanale, no jeżeli chodzi o takie ciekawsze rzeczy, to raczej za dużo się tego nie pojawia, więc może coś tam posiedzę, po kminie porozplanowuję jakieś ciekawsze odcinki, które może wam się spodobają, to pierwsza sprawa. No i tak naprawdę potem nawet jak już zacznę drugi semestr, no to już do sesji powiedzmy letniej też nie będę miał wcale jakiegoś takiego dużego zapierdzielu, że tak powiem, więc no tutaj jeżeli chodzi o to, to byleby zdać to wszystko, tylko że szczerze mówiąc w przyszłym weekend mam, tak jak mówię, 4 egzaminy, jeden mam w piątek, jeden mam w sobotę i dwa mam w niedzielę, więc no wcale to nie będzie takie proste, żeby to wszystko pozdać w pierwszym terminie, bo ja nie lubię, jak mi się tak rzeczy nakładają na siebie. Nie wiem, jak u was to wygląda, ale według mnie ja strasznie lubię, jak na przykład, nie wiem, mogę się dzień wcześniej nawet, bo ja nigdy się nie uczę jakoś na zapas, dzień wcześniej się pouczyć tylko na jedną rzecz, bo wtedy się tylko na niej skupiam, więcej czasu na nią poświęcę i generalnie raczej to jakoś wychodzi. Tak jak na przykład w sobotę usiadłem, trochę tam się pouczyłem, no i w niedzielę zaliczyłem na 4, tak jak mówię, więc jak tak mi się nakładają dwie rzeczy, już tutaj muszę kombinować, już tu muszę na jedną się uczyć, na drugą, to potem mi się to wszystko miesza, no i wygląda to tak, jak wygląda. A o dziwo, ja w ogóle studiuję zaocznie, jak ktoś nie wie, a o dziwo tak nam się złożyło, że wszyscy nasi wykładowcy z tych przedmiotów, które mi zostały, ten pierwszy weekend lutego, czyli pierwszy weekend tak naprawdę sesji, chcieli wycisnąć do końca, no i wszystko nam powpisywali właśnie na ten pierwszy weekend. Także no trudno, szkoda, no ale co zrobić, tak to niestety wygląda. Więc tutaj kwestia tego wyjaśnienia, dlaczego ostatnio, nie wiem czy tak mniej filmów, ale generalnie no nie za wiele, nie? Nie za wiele się pojawia, a jak już są, to zdaję sobie sprawę, że nie jakieś ciekawe. Jeżeli chodzi o ten weekend, no o ten tydzień, no to dzisiaj postanowiłem na tym wojowniku się tu skupić, troszkę poklikać. Dobra, widzę, że ta w ogóle nieumarła armia to chyba nam niestety nie padnie. To jest kolejny wojownik, no ale mocny. Więc tutaj może być ciężko, także lecimy dalej. Zobaczymy sobie kaczmę mrocznych sobowtórów. To jest zwiadowca, no ale popróbujemy, może udałoby się go kliknąć. Więc w tym tygodniu plan jest taki: dzisiaj wjedzie wojownik, tak jak wam mówiłem. Jutro powinien wjechać taki mały update co do challenge'u Turora, dlatego że Turor po pierwsze napisał komentarz pod tamtym filmem z zeszłego tygodnia, po drugie napisał mi na PW, na Discordzie mniej więcej, co tam on planuje i jak to będzie generalnie wyglądać. To druga sprawa, natomiast trzecia sprawa,
Jeszcze sobie może, bo wam zapomniałem pokazać na przykład, w sensie zapomniałem, no nie miałem w ogóle tego w planach, pokazać wam na przykład do czego Turor dąży w tym swoim challenge'u. Tam powiedzmy skonfrontuję go z tym najmocniejszym obecnie zabójcą na świecie, pokażę wam jak to wygląda, więc taki odcinek może wleci jutro. Natomiast w środę myślę, że wleci odcinek z zabójcy mojego, dlatego że wymieniłem bronię, to wam mogę zdradzić w ten weekend, w ten naprawdę, tak naprawdę event epicki. Powymieniałem te bronie, troszeczkę mi mocniejsze runy wypadły i tak dalej, i tak dalej. No i mówiąc wam szczerze, wzrosły mi tam procenty na niektóre lochy fajnie, więc może jeszcze coś przeklikamy na tym zabójcy. No i potem już zdecydowanie się wstrzymamy na pewno do maksymalnych runek, bo już wam też mogę zdradzić, kto tam, nie wiem, nie śledzi zabójcy albo coś, że już przebiłem to E70, więc teraz tak naprawdę prosta droga do tego, żeby dobić, ja będę chciał gdzieś myślę E100 dobić, E120 może coś takiego, bo to w miarę szybko idzie na samych skipach, no i potem już dzięki temu o wiele łatwiej będzie te maksymalne, bądź prawie maksymalne runki znaleźć, no i wtedy już na pewno jakieś tam lochy bardziej dociśniemy, ale tak jak mówię, jutro ten odcinek o Turorze jeszcze jeden taki zupdate'owany powiedzmy z małymi smaczkami, no i w środę myślę, że ten zabójca, taki jest plan, chyba że się coś wykrzaczy, no ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, no powiem wam tak, ten obłudny oszust, kurczę, no co chwilę jakaś bliska próba, tak jakby niby są jakieś szanse na ubicie go, no ale nie do końca, no on ma 8 miliardów 100 milionów HP, więc to jest bardzo, bardzo dużo, natomiast no zbijamy mu, nie, zbijamy mu tego HP sporo, przeważnie ponad połowę, no ale tu generalnie jakieś on nam, jakoś on nam się stawia, może tak, no on jest na zręczność, więc to jest zwiadowca, także tu tych uników na pewno sporo robi, no tu musiałaby być bardzo, ale to bardzo szczęśliwa próba, żeby tego oszusta ubić, no ale na pewno jest takowy potencjał, żeby to zrobić, no to dobra, to jeszcze trochę go poklikamy, bo tak jak mówię, jeżeli o niego chodzi, mam w ogóle taki jakiś katar, nie wiem czy to słychać na mikrofonie, ale tak jakoś nie jestem przeziębiony ani nic, ale takie jakby mówię delikatnie przez nos, więc sorry, no ale to jest to, jak siadam i chcę coś nagrać, jak chcę coś zrobić i tak dalej, to nagle wszystko przeciwko mnie, no ale trudno, dobra, 3 miliardy HP co chwilę mu tu jak widzimy zostają. No ale właśnie pytanie, czy może by się udało jakoś go ubić, czy jednak nie? Jeszcze tu tak jak mówię troszkę popróbujemy, no ale raczej ciężko, no bo już sporo grzybów na niego poszło. Co prawda były te bliskie próby, tak jak mówię, troszeczkę ich się tu nam powtórzyło w tym czasie jak to klikałem, no ale w tym momencie jak sami widzicie, jednak on stawia opór i jednak nie chce, żebyśmy go niestety pokonali. Piąty to jest chyba, jeżeli się nie mylę, mag, więc tego maga raczej też nie ubijemy. Chociaż no wiadomo, tutaj z tymi magami różnie, ale przeważnie no to są bloki, więc dobrze by było tego ubić. No póki co 300 milionów expa, musimy ubić jeszcze tak, mamy 700 milionów, czyli jeszcze 3 lochy, dobrze mówię, nie, 4 lochy tak naprawdę musimy ubić, żeby kolejny level wbić, więc no to może wcale nie być takie proste, no to jest męczące na pewno na tym wojowniku, to powiem wam szczerze, że akurat ten wojownik strasznie, jeżeli ktoś lubi lochy, lubi progres, to generalnie zdecydowanie polecam berserka, no bo na takim wojowniku, zobaczcie, statystyki mamy takie jakie mamy, a mimo to z tymi lochami na pewno jesteśmy o wiele bardziej do tyłu niż właśnie na takim berserku, na tym etapie. Dobra, no niestety się nie udało, więc lecimy dalej. Mamy górę Olimp i mamy Cerbera. Zobaczmy. Cerber zwiadowca, ale chyba również nie do obicia. Zobaczcie, on ma zręczności tyle samo co tamten i HP ma troszeczkę więcej niż tamten. No to chyba nawet go nie ma co próbować. No co prawda ma chyba boki troszkę mniejsze, poczekajcie. Nie, on takie same ma i tak jak mówię, wszystko ma to samo i ma trochę mniej HP. No to nie, to totalnie nie ma sensu próbować go. Lecimy dalej. Mamy teraz uświęconą tradycją szkołę magii i mamy irracjonalnie i irytujące infernusy. I zobaczmy jak to tu wygląda z nimi. Oni są wojownikiem mocnym, co prawda, ale tego HP 1 miliard 200 milionów wcale nie tak dużo w teorii.
Więc zobaczymy, jak to tu z nimi wygląda. Jak w ogóle, ile my mamy HP, bo tak jestem ciekaw. No dobijamy te 400 milionów, no powoli, powoli to idzie. Na Paladynie, tu wam mogę powiedzieć ciekawostkę, ostatnio dobiłem 505 milionów, więc jak widzicie, no już pół miliarda tego HP jest. Na Wojowniku zdecydowanie nam jeszcze troszkę brakuje do tego, no ale może w tym roku by się udało. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Dobra, wracamy do tych Infernusów i klikamy. Zobaczymy, czy może ich się uda ubić. No kurczę, tak jak mówię, w porównaniu do jakiegoś, nie wiem, łowcy demonów czy berserka, to te lożki biednie wyglądają. Tutaj generalnie główny eks to idzie praktycznie ze wszystkiego, no tylko nie z lochów. Tak naprawdę najwięcej nam daje w tym momencie, zdaje mi się, że kalendarz. Jak my tu już na tym etapie idziemy pod golda, to naprawdę, naprawdę powiem wam szczerze, że tego ekspa z samej awki idzie bardzo, bardzo mało. Tutaj ten level co 20 dni daje bardzo dużo. Te książki w kalendarzu też to jest bardzo fajny eks. No a jeżeli chodzi stricte o awanturniczość, no to nie jest tego za dużo, nie? To nie ma co ukrywać, już na tym levelu bardzo, bardzo idąc właśnie pod golda powolnie to wszystko idzie. No i oczywiście plakat, tu dużo osób się śmieje, że Hydra nie jest ważna, że ten pupil gildyjny nic nie zmienia, no ale naprawdę ten plakat, zobaczcie, to jest 11 milionów expa, to jest dużo. Na tym etapie to już jest naprawdę, naprawdę dużo, biorąc pod uwagę, ile tego expa leci z misji. To pierwsza sprawa, no jeszcze jak dojdzie, nie wiem, jakiś event expa czy coś takiego, gdzie ten exp plakatu, o ile się nie mylę, jest podwojony, czyli tu by były 22 miliony, no to to już są naprawdę, tak jak wam wspominam, bardzo fajne ilości, więc tego pupila gildyjnego zdecydowanie nie można olewać. Ważne, żeby go tam trzymać na jak najfajniejszym poziomie. Dobra, no zobaczmy z tymi Infernusami. Kurczę, bardzo podobny schemat, że pierwsza próba była taka dość bliska, dość taka sympatyczna, a każda kolejna, no to jest maksymalne zbicie tam połowy HP i więcej ciężko. No teraz zbiliśmy około 3/4 z tego, co widziałem. No ale w dalszym ciągu jednak tutaj te Infernusy to jest niestety dla nas, no, blokada, no słabo, kurczę, myślałem, że więcej tych lochów zrobimy. Półtora miesiąca przerwy, no co prawda to nie jest jakoś bardzo dużo, ale też nie jest mało, więc no tutaj biorąc pod uwagę, że tamte półtora miesiąca temu zrobiliśmy zaledwie 4 lochy, no to fajnie byłoby tu zrobić troszkę więcej, no ale jak widzimy, chyba niestety ta szkoła magii to też jest dla nas jeszcze blok. No tutaj jakimś, nie wiem, zwiadowcom chociażby, czy właśnie łowcom demonów byłoby o wiele łatwiej, no bo jednak mamy te uniki, mamy to wszystko. No a jeżeli chodzi o wojownika, na wojownika, to wcale to nie jest takie proste. Powiedzmy, że jeszcze 40 prób, jeszcze 40 grzybków i lecimy sobie po prostu dalej. Boże, już 21 minut. Chciałem, żeby ten odcinek miał około 20 minut, a tu jeszcze nam naprawdę sporo lochów zostało. No ale trudno. Jeżeli lubicie takie odcinki, gdzie po prostu się klika lochy i ja coś tam sobie gadam w tle, to również możecie jakiś komentarz napisać. Zobaczymy, czy jest dużo takich osób, bo zdaję sobie sprawę, że dużo osób wchodzi tylko, jeżeli coś ciekawszego się dzieje. Dobra, mamy Lokiego. Loki, no chyba też nie do ubicia, kurczę. To akurat już mogę powiedzieć z góry. Zużyjemy tu na niego, nie wiem, ze 100 grzybów, ze 150 powiedzmy. No ale wydaje mi się, że również nie do ubicia. A co to mi się taki dziwny włosek tutaj zrobił? Wydaje mi się, że również nie do ubicia, bo Loki to jest najmocniejszy w moim odczuciu przynajmniej przeciwnik, jeżeli chodzi o nordyckich bogów, na pewno w mroku. Więc tutaj jeżeli chodzi o Lokiego, no to raczej no będzie problem, nie? Zwłaszcza takim wojownikiem, więc dobra, chyba mija się to z celem. Dobra, wejdziemy do 13 piętra i może ten Esteros sobie zostawimy na koniec. No jeżeli uda nam się ubić obrońcę, to i tę niepalną raczej też ubijemy. No ale na początek może spróbujemy czterorękiego Petera, zobaczymy, jak tutaj z nim pójdzie. No tu jakby Kunegunda dała coś od siebie, to może by to nie było wcale takie trudne do zrobienia. Jak widzimy, pierwsza próba znowu fajna. Ja nie wiem, o teraz 101 milionów. Ja nie wiem, co jest, że jak wchodzimy po jakimś dłuższym czasie do lochu, klikamy, to pierwsza próba jest fajna. Bardzo często tak jest, nie wiem, czy zauważyliście, nawet jak oglądacie u kogoś. No a każda kolejna to jest takie pokazanie, że no może jednak by się nie udało go zrobić, może jednak warto odpuścić. No ale taka pierwsza to jest właśnie, że o, zapala się taka lampka, może faktycznie będzie coś do zrobienia, może faktycznie uda nam się ten loch ubić i warto tutaj troszeczkę poklikać. No ale jak widzicie, wcale to nie jest takie proste, chociaż teraz znowu była próba 50 milionów, 51 tam chyba dokładnie, więc no to już są groszowe sprawy. Z 600 prawie milionów na 50, to już naprawdę widać potencjał, żeby ten loszek tutaj ubić. Zobaczymy, jak to pójdzie.
No jeżeli chciałbym wbić ten level, tak jak mówię, no to tutaj tak, czteroręki Peter by musiał na pewno paść, to by było milion, a nie, to 3 musimy ubić, to ja wam źle powiedziałem wcześniej, teraz dopiero to do mnie dotarło, że to by nam dało milion expa, no i potem kolejnych dwóch by nam dało 600 milionów, jeżeli ten Esteros oczywiście by padł, ten 19 i 20, czyli dobilibyśmy 483 level, no ale żeby to się udało, no to najpierw tego Petera musimy pokonać. Boże, powiem wam, że masakra, że każdy lok na tym wojowniku to jest męczarnia. O dobra, udało się. Chociaż tyle, że jak zaczynam narzekać, to coś się ciekawszego dzieje. Więc okej, czterorękiego Petera mamy zapisanego. Tu jakaś walka z Cage Jorem, ale to chyba jak wam nagrywałem odcinek o planach na 2022 rok. To sobie możemy podznaczać wszystko i lecimy dalej, okej. Teraz mamy jakiegoś, nie mamy miejsca w plecaku, siła, zobaczmy, minus 28, no to nie, zdecydowanie nie ma co, zmieniamy wygląd, cyk, no i mamy jeszcze jedno rozmontowanie tylko, zobaczmy tego Andresa, artysta, tak jak wiecie, 13 piętro, w 13 piętrze są wrzuceni pracownicy, twórcy gry po prostu, tutaj od różnych, że tak powiem, z różnych działów, nie, jakiś tam dział płatności, jakiś tam support i tak dalej, i tak dalej. No i mówiąc szczerze, artysta to jest po prostu ta osoba, to taka ciekawostka, która rysuje te wszystkie awatary. No i zobaczmy, czy udałoby się go pokonać. Jeżeli chodzi o strefę świata, to już padł dawno, no a jeżeli chodzi o mrok, to tutaj nawet pierwsze próby nie były jakieś bliskie, więc wydaje mi się, że niestety nie. Co prawda zwiadowca z niezbyt dużą ilością HP, ale za to bije bardzo mocno. Możemy tu w sumie zobaczyć jedną próbę. No właśnie, no krytyk zone-shotował, tutaj no, ponad miliard jeden cios. No tutaj naprawdę dużo uników, tutaj też na hita. No i my z tego co widzimy na dwa hity, więc no tak jak wam mówię, raczej ciężko będzie, żeby go tutaj ubić, no ale troszkę popróbujemy i lecimy do tego Esterosu, do takiego naszego głównego celu, powiedzmy, na ten odcinek. No i jeżeli, tak jak mówię, Esteros się uda ubić, to i wbijemy kolejny level i tam bodajże osiągnięcie dostaniemy, bo z tego co pamiętam, to jest w klaserze jakieś osiągnięcie właśnie za ukończenie Esterosu w mroku, więc jak najbardziej git. Dobra, na niego jeszcze 40 grzybów. Jeszcze troszkę popróbujemy, a nuż się uśmiechnie jakaś próba do nas. No ale to generalnie, tak jak mówię, Kunegunda musi tu zdecydowanie zadziałać. Tak jak w większości przypadków, no ale na wojowniku ta Kunegunda nie ma tej podki na zręczność, więc nie jest ona wcale taka mocna. No masakra, wojownik na tym etapie, tak jak sami widzicie, to jest symulator karczmy, mimo że tutaj ogromne ilości wszystkiego wrzucam, ogromne ilości statystyk i tak dalej, no to ciężko, naprawdę ciężko te lochy idą. Półtora miesiąca przerwy, no i po raz kolejny zrobimy może, przy odrobinie szczęścia, jak ten Esteros się uda, to zrobimy może ze 4 lochy. Także no, słabo, no ale każdy, kto jakby ogląda moje odcinki i tam interesuje się bardziej tą grą, no to wie, że niestety wojownikiem te lożki nie idą tak łatwo i nie byłoby to wcale takie złe, no ale tutaj problem rodzi się wtedy, kiedy mamy tą karuzelę z idolami, gdzie jak sami widzicie na przykładzie mojego berserka w okolicach 500 levela już te berserki pozamykają tą karuzelę z idolami, no to jest 9 naklejek do klasera, no i to jest prawie 0,5% więcej expa codziennie z misji. No a my tutaj wojownikiem, czego byśmy nie zrobili, no to tej karuzeli tak szybko nie zamkniemy, no bo po prostu wiadomo, że tych magów niestety nie przeklikamy tak, jak przeklikać byśmy chcieli. Dobra, obrońca ma miliard, prawie 200 milionów HP. Próby są generalnie bliskie, generalnie bardzo dużo takich prób, gdzie mu zbijamy około tam no pół HP często, ale nawet więcej, około właśnie 3/4 HP, tak mniej więcej, więc może byłaby faktycznie szansa, żeby tego obrońcę tutaj ubić. No wydam na niego trochę grzybów, to już jest ostatni lok w dzisiejszym odcinku, tak jak mówię, pierwsze co tak naprawdę, jak szedłem na tym wojowniku w te swoje lochy, to mi się zaświeciło, że o, może ten Esteros udałoby się kliknąć, więc to jak najbardziej git. Popróbujemy, tu poklikamy, no i może przy odrobinie szczęścia ten obrońca również by nam padł. W sumie to mógłbym sprawdzić procenty na niego, ale nie chcę. Jak już się trzymamy tego, że nie sprawdzam procentów na takim wysokim levelu, to nie sprawdzam, tylko po prostu każdy lock sobie
sprawdzamy grzybami. To też nie jest najmądrzejsze, bo może wydawałem tam po 150-200 grzybów, jak miałem not possible na jakimś lochu, ale to nic, to nic. Wszystko tu posprawdzamy, jak widzicie, grzyby prawdę nam powiedzą. Jak widzimy, że jakieś bliższe próby są, to może jednak coś tam by się udało, chociaż dzisiaj no nie było wiele takich lochów, że jak zostaje nam mało HP przeciwnikowi, to on pada. No ale tak jak już trochę się poklika, to widać, czy są jakieś faktycznie szanse na ubicie, czy niestety nie ma. No zresztą to jest wojownik, więc tutaj nawet coś niemożliwego może być możliwe, zwłaszcza jak tu zobaczymy, jak Kunegunda nagle zrobi, nie wiem, 15 uników z rzędu i dużo krytów da. Tu wszystko jest tak naprawdę do zrobienia, nawet my możemy jakieś tam 10 bloków z rzędu zrobić. Oczywiście na to szansa jest mniejsza, bo na blok mamy zaledwie 25%, no ale wszystko tak naprawdę jest do zrobienia. No ale próbujemy tego obrońcę, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Pamiętam, że półtora miesiąca temu właśnie, jak klikałem te lochy, to również tego obrońcę próbowałem, również tutaj chciałem go pokonać za wszelką cenę. Wtedy się niestety, o tam jaka bliska próba, nie wiem czy dobrze widziałem, ale to było, nie wiem, 40 milionów HP czy coś takiego, no bardzo, ale to bardzo bliska. Szkoda, że się nie udało go tu niestety ubić. No ale tak jak mówię, już półtora miesiąca temu, jak się nie mylę, to już tego obrońcę próbowaliśmy tu docisnąć. Wtedy się nie udało, teraz mamy więcej statystyk tak naprawdę, jakieś tam ewentualnie lepsze gemy, co niektórzy jakimś pachołkom wrzuciłem, jak mi tam coś poleciało lepszego, więc może faktycznie i by się udało go przeklikać, tylko że no właśnie pytanie, przeklikać się na pewno by go udało, tylko pytanie, ile to będzie kosztować nas grzybów, bo jeżeli o niego chodzi, to troszkę tu niestety chyba będziemy musieli wrzucić. Zresztą już sporo wrzuciliśmy w niego, jak widzicie, nie udawało się. No co chwilę, kurde, 200 milionów HP, 300, patrząc na to, że on ma ponad miliard, to wcale to nie są takie duże liczby. Naprawdę mało mu tego HP zostaje. No i przy odrobinie szczęścia ten obrońca fajnie by było, żeby padł. No a jak już obrońca padnie, to niepalna również powinna paść, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale zobaczymy, kurczę. No słabo, nie? Powiem wam szczerze, że słabo, jeżeli chodzi o te lochy. No bo mimo to, że jesteśmy wojownikiem, mimo to, że mamy tu wysoki level i tak dalej, no to nie, dobra, padł, mamy to, to nie ma za bardzo kontentu, nie, no bo zobaczcie, że wchodzimy po kilku miesiącach tak naprawdę na postać, a my pokonujemy dosłownie kilka lochów. No ale dobra, tu jakaś klata na wszystkie cechy, to od razu rozmontuję, nie ma co jej trzymać. No i okej, i mamy go ubitego. Oczywiście te walki sobie na koniec zobaczymy. No i została nam niepalna, która jest zwiadowcą, która powinna raczej w miarę szybko paść. Pierwsza próba standardowo bardzo fajna i bardzo bliska, no ale niestety nie tylko pierwszą próbą człowiek żyje. Człowiek żyje tym, żeby tą niepalną pokonać. No ale mam nadzieję, że nam się to uda. To jest tak samo, no tutaj kwestia uników. No ale właśnie, jeżeli chodzi o to, to niepalna raczej na każdej klasie postaci pada w miarę szybko. Największym tutaj problemem jest obrońca. No i w tym wypadku również nam się udało. Niestety to, co wam mówiłem, cały czas jest ten błąd, że na tym Steamie mi się osiągnięcia nie wczytują. Więc dobra, mamy 483 level, więc super. Super, to co chciałem wbić, to wbiłem. Teraz mamy jakiegoś epika, ale już niestety go dzisiaj nie rozmontujemy, więc może to wyrzucę po prostu i tego epika zostawię na jutro. Niepalną sobie oczywiście zapiszę, zaraz to obejrzymy. No i tak jak mówiłem, kolejne osiągnięcie do klaserka nam wleci, mianowicie ukończ tutaj Mroczny Esteros. Gdzie to osiągnięcie jest? Tu są te nowe osiągnięcia. Aha, tutaj, ukończ Esteros, strefa mroku. No właśnie o tym mówiłem. No jak widzicie, mamy już 81 osiągnięć, czyli brakuje nam jeszcze 92. Z tego brakuje nam naturysty. I tego naturystę ostatnio chciałem zrobić. Szkoda mi tu rankingu, bo jak widzicie, no jesteśmy, dużo mamy przewagę w tym top 3, jeżeli chodzi o całą resztę. No ale może tego naturystę, znaczy może, no na pewno prędzej czy później będę musiał zrobić. Żałuję, że go nie zrobiłem jakoś na początku serwera, kiedy ten ranking jeszcze był mniej wyklarowany, no bo tak zrobiłem tutaj na S40, na W50 i mam to już z głowy. No a niestety na wojowniku nie pomyślałem. Tu mamy to osiągnięcie jeszcze do zrobienia. Co tu mamy? Ulepsz wszystkie budynki do poziomu 15. No tu jeszcze zdecydowanie nam troszkę brakuje. Tutaj no te lochy, tu już będziemy to mieli tak naprawdę niedługo.
Chociaż jak to wygląda? Aha, bo tutaj, no tak, czyli musimy jeszcze kopalnię klejnotu już mam, czyli jeszcze te 7 poziomów kopalni złota. Tutaj mamy też to, tutaj mamy też lochy, no i tu też lochy, czyli głównie osiągnięcia nam zostały, jeżeli chodzi o lochy, plus ten naturysta właśnie. No i tam jakieś twierdze, ale to wiadomo, że z tym to jeszcze długo zajdzie, bo tu póki co dociskamy kopalnię do setki. Dobra, oglądamy te walki, jak to tutaj wyglądało? Bo jestem tak naprawdę ciekaw. No tutaj Barbar, powiedzmy, że coś tam zbił, tak naprawdę, coś tam zrobił. Maguś też jakiegoś krytyka walnął, 965 milionów. No i właśnie, to co mówię, tutaj Kunegunda, Kunegunda zbija jakieś 730 milionów, więc bardzo, bardzo dużo. I tak naprawdę nam zostało tylko i wyłącznie go dobić, chociaż to też nie było wcale takie proste. Pół HP nam zabrał, no ale to co mówię, Kunegunda najwięcej tutaj robi. Kolejny czteroręki Peter, zobaczmy po raz kolejny wojownik. Barbar nie zrobił za wiele, Maguś no również nie mógł się za bardzo rozpędzić. Tu możemy obejrzeć C, bo ta walka nie będzie jakaś długa, dlatego że Peter nie ma jakoś bardzo dużo HP. No i zobaczmy, bo tutaj wygląda tak, jakby ta Kunegunda za wiele nie zrobiła, bo ją tu bardzo machnął, ale mimo że zostało jej 27 milionów HP, to jeszcze tymi unikami coś tutaj działa, coś tutaj go dziubie. Zobaczcie, to jest właśnie piękno tej postaci. I co, ona go dobije? Nie, zobaczcie, zostawiła nam 18 milionów HP, my uderzyliśmy 25 krytyka, no i udało się tego czterorękiego Petera pokonać. No ale jak sami widzicie, nie było to wcale takie proste. No i tutaj po raz kolejny Kunegunda zrobiła robotę. Zobaczmy jak z obrońcą, bo to też jestem ciekaw. O, Barbar mu tu zbił fajną ilość, to też jestem w sumie zdziwiony. Maguś też dwa fajne kryty, mógł jeszcze trzeciego co prawda, no ale jest jak jest. 682 miliony, zobaczmy. Ile tutaj Kunegunda? No na pewno dużo, no my w tych lochach nie robimy praktycznie nic, to jest niestety smutna prawda, jeżeli chodzi o wojownika, więc tutaj jako wojownik naprawdę musicie o tą Kunegundę dbać. No i Kunegunda też, ile tam było? 600 coś, zbijamy jakieś 400 milionów, no i teraz my walczymy jak równy z równym niemalże, z tym, że on tutaj, no HP w sumie miał mniej niż my, ale troszkę nas bije, tu jakieś bloki, on też blokuje, tu jeszcze krytyk od niego, zobaczcie. O kurde, zobaczcie, kluczowy blok, gdyby nie ten blok, to po raz kolejny by się nie udało, jak widzieliście, troszkę na niego grzybów poszło, no ale ledwo, bo ledwo 3 miliony HP udało się go tutaj ubić. Dobra, no i na koniec mamy niepalną, zobaczmy. To możemy obejrzeć, bo w sumie tu raczej nie będzie to też długo trwało, bo też ona nie ma jakoś dużo HP. No Barbar niestety ją walnął tylko raz. Tu jeżeli chodzi o Magusia, dwa fajne kryty, więc to jak najbardziej na plus. No i zobaczmy Kunegundę, 515 milionów jak zaczynała walczyć. No i teraz magia uników, dwie zwiadowczynie można by powiedzieć ze sobą walczą. No i o kurde, zobaczcie, i wcale tu nie zbija Kunegundę jakoś dużo HP, więc pierwszy loch, w którym nasz wojownik miał okazję się wykazać, 153 miliony, 45 milionów, no i 151, fajne, mocne buły, jakiś tam bloczek, więc nareszcie ten nasz wojownik coś zrobił. No i okej, tak to wygląda, kolejne półtora miesiąca i znowu tylko 4 lochy, więc jest jak jest niestety, ale w sumie Esteros zamknęliśmy, level dobiliśmy, więc nie jest taki najgorszy ten odcinek jak mógłby być. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. Jeżeli nie gracie w Shakesa, to możecie zacząć, macie reflinka mojego również w opisie tego filmu. I tak naprawdę to wszystko, subiki, pamiętajcie koniecznie, te komentarze co wam mówiłem piszcie i łapki w górę, to już powtarzam. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!